Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet. Studio za Nysą. I mam nadzieję, że w olimpijskiej formie. Jan Bogatko, dzień dobry panie redaktorze. Dzień dobry, oczywiście w olimpijskiej, tak. Tak, olimpijska forma, jak olimpijska kondycja zarówno rządu kanclerza Scholza, jak i gospodarki niemieckiej. No to jest oczywiście bardzo smutny temat, o którym rozmawia się we wszystkich kawiarniach. Przepraszam, tu nie ma w zasadzie kawiarni, są knajpy, w których się rozmawia o tym, dlaczego Niemcy, niegdyś chluba tego kontynentu, ba, świata, jest w szarym ogonie, dlaczego po raz drugi już tkwi w recesji. To jest bardzo smutne dla niegdyś dumnych ze swojej gospodarki Niemców i oni pomału nie rozumieją, nie wiedzą, co się dzieje. Dlaczego? No przecież to jest system jednak demokracji socjalistycznej, więc są wybory i można zmienić rząd, ale tego rządu do tej pory nikt nie zmienił. I kanclerz, który uważany jest powszechnie za najgorszego kanclerza wszechczasów, nadal tym kanclerzem jest i wcale nie myśli nawet o tym, żeby ewentualnie ustąpić. No po co? No przecież statystyka jest taka, za tydzień może być jeszcze inna, za dwa tygodnie będzie może pozytywna. Zresztą pojawiły się oznaki, że SPD zaczyna troszkę zyskiwać znowu, no więc jeszcze wystarczy, że Front Jedności Narodu będzie bardziej ostro występował przeciwko faszystom, nazistom i wszystkim innym swoim przeciwnikom, których tak określa, aby utrzymać się u władzy znowu w tej czy w innej konstelacji. To nie ma żadnego znaczenia. Jak słyszę o tym, że wychwala się CDU przecież, że będzie bardzo dobre i skuteczne w polityce imigracyjnej, a wiem, że to CDU wymyśliło tę politykę imigracyjną, która w tej chwili męczy Niemcy, no to w ogóle sobie nie stawiam żadnych dalszych pytań i mogę nawet rozmawiać o sporcie, mimo że nie jest to jeden z moich głównych tematów, a raczej poboczny, aczkolwiek powinien być jeden z głównych, wydaje mi się, w sytuacji, w której życie Polaków się skraca. No więc to jest oczywiście bardzo smutna historia. W tym roku Niemcy, to jest zdanie ekspertów, to nie jest moje zdanie, znowu będą świadkami spadku wydolności gospodarczej Niemiec o 0,1%. No więc to jest tak zwana ogólna diagnoza. I jeżeli chodzi o Międzynarodowy Fundusz Walutowy, to również wychodzi z założenia, że wzrost będzie wynosił tylko 0,2%. To jest ostatnia prognoza. Tylko Estonia jest gorsza w Europie. Estonia ma minus 0,5%, a więc to jest rzeczywiście smutna historia, ale Estonia to nie jest w końcu, to nie są Niemcy, to jest nieporównywalne, to jest jakieś województwo, no to nie jest państwo, ale przyjrzyjmy się, jak to wygląda. Niemcy 0,2, Szwecja 0,2, to jest po prostu światełko jakieś na końcu tego pociągu gospodarczego. Francja 0,7, proszę, jaka potęga. Luksemburg 1,3, Polska 2,1, ale Polska to jeszcze jest napędzana dawnym tym faszystowskim trybem, więc to nie wiadomo, jak to ocenić. Grecja 2, byłem w Grecji niedawno i muszę powiedzieć, że rzeczywiście kraj ten zmienił się w toku ostatnich lat nie do poznania. W każdym razie Ateny rozwijają się bardzo, bardzo mocno, a Niemcy? No Niemcy po prostu siadają. Dlaczego? Skąd się to wzięło? No, Gunther Schnabel z Uniwersytetu w Lipsku powiedział, że kiedyś byliśmy my, jako Niemcy, lokomotywą wzrostu, a teraz jesteśmy na końcu i po prostu pociągamy za sobą nawet na dół naszych sąsiadów. No więc to nie jest dobra wiadomość dla Polski. No i dlaczego tak się dzieje, mówi ten Schnabel. Schnabel mówi przede wszystkim: tak zwana rewolucja energetyczna, odnawialna energia zamiast węgla i atomu. To jest główna przyczyna, czyli jesteśmy znowu w domu. Ideologia, religia zielonych plus LGBT prowadzi właśnie do tego.
to, co rozpoczęła kanclerz Merkel, i on to podkreśla, dzięki mu za to, że ma pamięć jednak, a to nie jest starszy facet, on ma, jest ode mnie o pokolenie młodsze, mówi, że to, co rozpoczęła kanclerz Merkel, to zaostrzyła jeszcze koalicja pod wodzą Habecka w tej sytuacji, no bo tu chodzi o gospodarkę. Miały być gazowe elektrownie, które miały być napędzane tanim rosyjskim gazem jako taka wiążąca technologia, pomostowa. I to po prostu po wojnie rosyjsko-ukraińskiej, właściwie po napaści Putina na Ukrainę, to musiało być zastąpione droższym rozwiązaniem. I mimo to wszystko, mimo kryzysu energetycznego, minister gospodarki Robert Habeck z Zielonych oczywiście kazał wyłączyć sieci ostatnie elektrownie atomowe. No i tutaj jest konsekwencja. Do tego wszystkiego dochodzą wyższe ceny, które utrudniają życie przemysłowi. Za granicą energia jest po prostu tańsza. Francja bardzo dobrze wygląda, mając swoje elektrownie atomowe. Austria ma dość dużo elektrowni wodnych. I tutaj kto cierpi na tym wszystkim? Oczywiście przemysł stalowy, chemiczny, samochodowy. No oczywiście samochodowy to jest to wspomnienie wielkiej potęgi niemieckiej. Przecież dzisiaj te samochody się nie sprzedają. Jest coraz gorzej. Są dotacje, które dostaje Volkswagen, państwowy koncern w końcu w Niemczech, założony przez wybitnego socjalistę, który chciał, żeby każdy miał swój samochód do dyspozycji. Pamiętamy, jak się nazywa. Nie będę wymieniał nazwiska, bo powiedzą, że reklamę dla niego uprawiam. Inne sprawy, także jak się przyjrzymy temu, co pisał Telegraph brytyjski na temat tych pomp ogrzewczych, że to te pompy ogrzewcze mogą przyczynić się do upadku Niemiec. A amerykański portal Bloomberga mówi, że Niemcy znajdują się w niesłychanym kryzysie i jest to ciężar dla Europy. No coś takiego, to nikt tego tak słuchać by nie chciał. Coraz prawdopodobniej, coraz większa jest tragedia związana z przemysłem samochodowym. Przemysł samochodowy New York Times napisał na przykład, że Volkswagen to jest ilustracja upadku niemieckiej gospodarki. Niemiecka gospodarka po prostu się zwija. Czyli koalicja zielonych SPD i FDP jest nieobliczalna. Wiele projektów tej koalicji nie dało się zrealizować albo po prostu są za drogie. Na przykład pomysł, proszę Państwa, proszę się nie śmiać, aby produkować zieloną stal. Następnie ustawa o ogrzewaniu. I bardzo, bardzo drogi i sprzeciwiający się rozwojowi gospodarczemu tak zwane pieniądze obywatelskie, czyli pensja dla każdego oraz premie za auta elektryczne. Konsekwencja jest taka, że te warunki ramowe nie spełniają swojej roli. To jest klimat, w którym przedsiębiorstwa wolą inwestować w bardziej stabilnych krajach za granicą, jak na przykład w Polsce, na Węgrzech czy w USA. W Polsce i na Węgrzech zwłaszcza. Przykład Mercedes buduje w tej chwili fabrykę na Węgrzech. No na tych Węgrzech, które są przecież takie okropne podobno i straszne, Mercedes tam po pierwsze no będzie miał ludzi do pracy, będzie miał ludzi wykształconych, wykwalifikowanych. Volkswagen chce przenieść produkcję Polo do Afryki. To też będzie miał ekspertów wybitnych, prawda, bo jak ich tam wyślę. Poza tym nowa konkurencja z Chin. Corriere della Sera włoska mówi już, że mit niemieckiego samochodu się skończył. Zresztą te samochody niemieckie już nie są prywatnie rzecz biorąc niemieckie. Te firmy należą nawet do naszych przyjaciół z krajów arabskich. Mam mówić dłużej, przecież to jest bardzo smutne.
To prawda, choć są gorsze informacje niż informacje o tym, że ciężko i źle działa przemysł niemiecki, gospodarka niemiecka i że kanclerz Niemiec jest niepopularny. Bardzo serdecznie dziękuję panie redaktorze za dzisiejszą korespondencję z Zanysy. Do usłyszenia. Do usłyszenia. No dobrze, kończymy poranek, piątkowy poranek wnet. Za chwilę wiadomości. Przypominamy adres patronite.pl/radiownet. Jeśli chcemy, żeby Radio Wnet istniało, wchodzimy na stronę patronite.pl/radiownet i stajemy się członkami załogi Żółtej Łodzi Podwodnej. I tym akcentem kończymy poranek, a teraz czas na wiadomości.